Wiadomości 23 kwietnia 2018. Wczoraj, 22 kwietnia, uroczyście odsłonięto tablicę poświęconą ojcu Marianowi Żelazkowi. Ojciec Marian Żelazek był werbistą, był zakonnikiem, ale także bardzo dobrym człowiekiem. Przez lata poświęcał się w Indiach na rzecz osób trędowatych. Tutaj, u zbiegu ulic ojca Mariana Żelazka i Nowej w Palędziu, stał jego dom. Nieoczekiwanie przy okazji zamknięto ulicę Nową w Palędziu. Objazd przez ulicę Pamiątkową lub od ulicy Nowej od asfaltu z drugiej strony. Ulica Malinowo w Dąbrówce przy szkole jest nadal zamknięta. Planowany termin oddania tej ulicy to kolejny poniedziałek, czyli 30 kwietnia. Apelujemy oczywiście o rozwagę, ostrożność i dobre parkowanie. Tydzień temu otworzono pierwszą stację roweru miejskiego w naszej okolicy. Znajduje się u zbiegu ulic Złotowskiej i Malwowej w Skurzewie. Wygląda mniej więcej tak. Można sobie wypożyczyć rower, pojeździć. Szczegóły na stronie www.nextbike.pl. A ja znajduję się teraz przy pierwszej w naszej gminie stacji samoobsługowej naprawy rowerów. Znajduje się ona przy ulicy Lipowej w Dąbrówce. Jeżeli chcecie napompować sobie jakieś koła, coś tam ponaprawiać, dokręcić śrubeczki, to jest to super miejsce. Polecam. No to jeszcze jednej inicjatywie rowerowej. Irek Rutkowski z naszego gminnego koła PTTK Pędź Wiatry postanowił zorganizować imprezę rowerową, taki rajd dla wytrawnych rowerzystów. Ostatnio na naszym Pędzi Wietrze wiosennym okazało się, że jest mało rowerowania, więc teraz postanowił zrobić taką imprezę fest. Od 10 do 16 z obiadkiem w Buku, start 13 maja, godzina 10 w parku w Skurzewie. Nie trzeba się zapisywać, trzeba przyjechać, mieć dobry humor i dać radę. I jeszcze przypomnę o tym, że w każdy poniedziałek między 10 a 12 pełnię w kafe parkowa w Dąbrówce dyżur redakcyjny. Kto ma tylko ochotę, zapraszam na kawę i ciacho.